okazuje się, że to był wielkości bardzo duży, bo trzech domów o powierzchni trzech takich dużych amerykańskich domów, dlatego jak on się przemieszczał bodajże z zachodniej na wschodnią granicę. Ogólnie jako prezydent on nie jest moim jakimś ulubionym prezydentem. Ja uważam, że może jest gdzieś tam, nie wiem ile możemy powiedzieć tutaj. Ty mnie najwyżej wytnij albo zostaw, jeżeli będzie można. Okay. Ja uważam, że on jest jakimś może pionkiem w grze całej, w sensie jako prezydent Stanów, tak? Rosji z Ukrainą, ale tak to ogólnie Amerykanie, jeżeli to nie jest... Afganistan, jeżeli to nie jest Irak, jeżeli to nie jest coś, co nas dotyczy, albo to jest na małą skalę, no bo jak patrzysz na jedno miasto, no to w porównaniu do wszystkiego, no to jeżeli to jest takie, wiesz, oni patrzą, wydaje mi się, pod względem wielkości zdarzenia i jeżeli to nas dotyczy, to my się w to, a jeżeli nie, no to nie. Także dlatego tak jest dużo kontrowersji, bo na przykład jak zaczynamy się mieszać, jak wojna ma tak, żeby wydać, ale dużo ludzi ma po prostu, daje im się, a obywatelom, którzy ciężko pracują, którzy są jakąś tam klasą średnią, plus tak jak ludzie mówią, brakuje tego, brakuje środków na edukację, brakuje jakichś tam schronisk, żeby ci ludzie nie koczowali, bo tu masz Beverly Hills, a z drugiej strony masz kompletnie biedotę, prostytucję i wszystko na ulicach Hollywoodu. Mąż chciał mi kupić tydzień temu na urodziny balony na moje urodziny i mówi, pociąg się wykoleił, hel nie dotarł. Pamiętasz film Roots, Korzenie? Pamiętasz czasy niewolnictwa? Byli czarni, którzy pracowali na polu i zbierali bawełnę i byli czarni, którzy pracowali dla właścicieli, służyli im w domu i oni się czuli o wiele lepiej. Znam osobę, która przyleciała parę miesięcy temu, zrezygnowała, wróciła z powrotem, no bo pomimo, że zdawała sobie sprawę, że o, Ameryka to jest to, co ona chce, jak zobaczyła, że ona musi się od wszystkiego, musi się do wszystkiego dorabiać, że tu dolary se tak nie wiszą na drzewa, tak, to że urlopu nie ma tyle, ile jest w Europie, no to stwierdziła, że nie. Witam, ja mam na imię Kasia, polska mama w USA i mieszkam pod Chicago 21 lat. Dziękuję bardzo serdecznie Rafałowi za zaproszenie do dyskusji i w tle pokazuję Wam tutaj typowe amerykańskie domy na przedmieściach Chicago w miejscowości St. Charles. Chciałam Wam tu jeszcze powiedzieć, że jak widzicie, nie ma drapaczych mur, nie ma wieżowców na przedmieściach i zupełnie wygląda to inaczej. Troszkę o mnie. Ja prowadzę swój kanał na YouTubie 3 lata, polska mama w USA, mieszane małżeństwo, trójka chłopców. Chłopcy mówią po polsku, przedstawiam vlogi lifestyle'owe. Największym komplementem, jaki parę razy otrzymałam od rodaków, szczególnie tutaj, którzy dłużej mieszkają w USA, jest to, że oglądając moje vlogi, przedstawiam je w sposób naturalny, nie koloryzuję Ameryki, mówię tak jak jest. I o tym również, o tej Ameryce będziemy dzisiaj rozmawiać z Rafałem, także dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i mam nadzieję, że ten nasz wspólny vlog Wam się spodoba. Dzień dobry wszystkim. Witam Was w dniu dzisiejszym. Dzisiaj moim gościem jest Kasia, polska mama w USA, mieszkająca w Chicago, Polka, która ma trójkę dzieci. I dzisiaj będę miał przyjemność rozmawiać z Kasią o wydarzeniach, jakie się dzieją w Stanach Zjednoczonych. Zadam Kasi kilka pytań. Może nie będą to zbyt łatwe pytania. To się okaże i będę miał po prostu możliwość i wy, moi drodzy widzowie, będziecie mieli taką możliwość posłuchać o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, o różnych wydarzeniach właśnie, które miały miejsce, czy to ostatnio, czy też wydarzenia, które dzieją się powiedzmy mniej więcej w tym czasie. Witam Cię Kasiu, witam Cię serdecznie. Cześć Rafał, dzięki bardzo za zaproszenie. Witam wszystkich Twoich widzów. Mam nadzieję, że będzie fajna rozmowa, coś takiego innego na kanale. Także dzięki za zaproszenie. Ja
Ja bardzo też Ci dziękuję, że się zgodziłaś wystąpić w tym filmie. To już jest drugi nasz film, który kiedyś, który realizujemy teraz, bo kiedyś mieliśmy przyjemność nagrywać też razem, ale wtedy to był live na Instagramie i udostępniałem go wtedy tutaj na YouTubie. Teraz robimy to za pośrednictwem YouTube'a, jako taki live niepubliczny. Ja go później edytuję, to tak w ramach takiej technicznej po prostu wiedzy dla widzów i później go udostępnię już takiego wyedytowanego, żebyście mogli obejrzeć. No właśnie, jak to jest z tymi wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych i ostatnio też działy się różne rzeczy. O co to chodziło z tym balonem, tak? Bo pojawił się nagle na niebie jakiś niezidentyfikowany obiekt latający. Mówiło się, że jest to właśnie chiński balon. Ktoś tam, jakaś osoba, która była powiedzmy ważna w Stanach Zjednoczonych, skomentowała, nie wiem, czy to nie był szef FBI, ale nie pamiętam, bo nie chcę się teraz pomylić, i ta osoba powiedziała, że nawet podejrzewano, że jest to UFO, z tym, że UFO, my rozwijając ten skrót po angielsku, mówimy, że jest to niezidentyfikowany obiekt latający, także no, tak. Generalnie można na to różnie spojrzeć. A jak to wygląda właśnie z Twojej perspektywy? Słuchaj, Rafał, ja ci powiem tak. Ja generalnie mało oglądam telewizji, więc musiałam sobie na ten temat tych wydarzeń, aczkolwiek tam działając jakoś w internecie, no to przewijały się te informacje, więc jakoś sobie to tam zobaczyłam, o co tam w końcu chodziło. No i tak, pojawił się balon, który wyglądał jak UFO, bądź też jak jakaś okrągła kulka. Okazuje się, że to był wielkości bardzo duży, bo trzech domów o powierzchni trzech takich dużych amerykańskich domów, dlatego jak on się przemieszczał bodajże z zachodniej na wschodnią granicę, od Alaski, tak przeszedł w zasadzie przez takie główne miasta, ponoć nad bazą bodajże w Montanie zbrojną Ameryki, tam dłużej się niby kręcił, więc spekulacje były, czy tam jakieś więcej informacji z tej strony ten balon zbiera czy nie. W każdym razie czekano, Biden czekał, ponieważ był tak duży, że jeżeli by spadł zestrzelony, to no, mogłoby się coś tam, było jakieś tam zagrożenie, więc czekali, aż nad Ocean Atlantycki się przemieści i między miejscowością bodajże Charleston, tam go zestrzelono. No i właśnie no, spekulacje na początku okazało się, no, Chiny nie były oczywiście za szczęśliwe, że ten balon został zrzucony, ponoć to zestrzelony, ponoć to tak szczerze mówiąc takie akcje się dzieją gdzie indziej niby też. No i po prostu, że ten balon zboczył z drogi, wszedł na terytorium USA, a niby tam nie miał wejść. Ja nie wiem, jakie to są z jakimi to wszystkimi skutkami. Jasne, no pewnie się nie dowiemy, czy to było przypadkowe, czy to było celowe. Tak. Jakie to skutki, co się w końcu stało, w sensie moja wiedza skończyła się na tym, że no dobra, ja nie myślałam, że to było UFO. No oczywiście ludzie różne teorie wymyślają, chociaż no powiem Ci, że w dzisiejszym świecie to nigdy nic nie wiadomo. I naprawdę jest dużo na ten temat kontrowersji. Może ty masz więcej informacji na ten temat, w sensie ja nie wiem jakie rezultaty z tego, co z tego w końcu wyszło. Ja słuchałem ostatnio Wojtka Cejrowskiego, bo też słucham jego programów w audycjach radiowej, w Radiu Wnet, i on mówił właśnie, że ten balon nie był właśnie taki duży, to jak ty to opisujesz, także jestem trochę teraz zaskoczony tym faktem, to jak mówisz. Wiesz co, ja czytałam chyba, że jak zestrzelono, był wielkości ponoć trzech domów, dlatego ze względu na bezpieczeństwo, nawet gdyby był nad jakimiś tam stanami, gdzie jest mniejsze zaludnienie, nie, dlatego ze względu na bezpieczeństwo oni go nie zestrzelali. Tak, ja na ten temat czytałam około tygodnia temu, powiem Ci szczerze. Rozumiem. No Cejrowski powiedział wtedy, że ten balon był właśnie mały i że ludzie się śmiali, że pierwszym pociskiem nie został trafiony,
I on to tłumaczył później właśnie, że to był mały obiekt i że on był wielkości jakiejś tam, no nie wiem, piłki czy czegoś, nie wiem, więc teraz jestem zaskoczony i dlatego też tak ten, ale dobra, zostawmy już ten balon. Może przejdźmy do jakiejś następnej kwestii też, bo wspomniałeś też tam o prezydencie Bidenie. Miał on swoją wizytę w Polsce, miał wizytę na Ukrainie. Czy coś się mówiło w Stanach Zjednoczonych na temat tych wizyt prezydenta Bidena? No oczywiście, wiesz, wszystko w superlatywach, tak? Ale po co on tam przyleciał naprawdę, to powiem tobie szczerze, nie wiem. Ja mówię tak, o politykę, religię najlepiej się nie wtrącać, ale ja jestem taką osobą, którą można dyskutować na różne tematy. I powiem sobie, że ogólnie jako prezydent on nie jest moim jakimś ulubionym prezydentem. Ja uważam, że może jest gdzieś tam, nie wiem ile możemy powiedzieć tutaj, ty mnie najwyżej wytnij albo zostaw, jeżeli będzie można, okej. Okay. Ja uważam, że on jest jakimś może pionkiem w grze całej, w sensie jako prezydent Stanów, tak? Nie sądzę, że dużo ma do powiedzenia. Wydaje mi się, że jest bardziej kierowany przez swoich doradców. No a do Polski no przyleciał, nie wiem, podjucać? Może, no mnie się też wydaje, też mi się tutaj wydaje, że on jest po prostu no takim, no ja to nazywam figurantem. Podjucać to... niby, wiesz, niby mówił przemówienie, no oczywiście, przemówienie tak. Fajne, bardzo, bardzo takie mocne w stronę Rosji, że niech się nie ważą, na przykład absolutnie tam podnosić rękę na jakiekolwiek kraje NATO, no ale co dalej będzie, no to zobaczymy, no. Ta wizyta była taka niespodziewana, bardzo niespodziewana, no bo nikt o tym nie słyszał nawet do 2 dni bodajże przed jego przylotem, że zahaczy tam o Polskę, będzie w Polsce, będzie na Ukrainie. I ja byłam w ogóle zaskoczony, że on przyleciał do Polski i na Ukrainę, no bo pewne rzeczy... No może muszą przegadać więcej tych rakiet, żeby gdzieś się pozrozmieszczać, nie wiem. Nie wiem, dziwiłem się po prostu, że nie zadzwonił czy ten do prezydenta, czy tam do rządu polskiego i ten, tylko musiał przyjechać osobiście, także byłem tym faktem też poniekąd zaskoczony. Wspomniałeś, że on jest raczej takim... No jest sterowany przez kogoś, mnie się właśnie w mojej opinii, tak. W mojej opinii nie jest na przykład taki też. Jak prezydent Trump. Mówi co myśli, stara się być jakiś tam politycznie okej z wszystkim, z wszystkimi, prezydent Biden, także nie wiem, no nie jest moim faworytem, że tak powiem, a co z tego wyniknie, nie wiem, może chciał bardziej, wiadomo, no Polska jest sojusznikiem USA, ale może chciał, nie wiem, bardziej tam, nie wiem, się komuś wpisać w ten, że przyleciał nawet, zrobił ten dodatkowy krok. Chciał zrobić dobre wrażenie. Proszę? Chciał zrobić dobre wrażenie, tak? Tak, tak, tak. Nie, no on ma przede wszystkim też duże problemy ze zdrowiem, prezydent Biden, tak? Jego tam musieli dobrze postawić, wydaje mi się. Jak on słuchaj, to teraz taka anegdotka, słuchaj, no bo wiesz, no ja chodzę do kościoła i ty o tym wiesz i tak, ja o tym mówię na swoich vlogach i ja też, wiesz, ja też. Ale powiem tobie szczerze, że się, jak powiedziałam moim chłopcom, no on jest znany z upadków, tak, jak powiedziałam moim chłopcom, że on przyjął popiół w środę popielcową i my dostajemy, my nie dostajemy tutaj, my dostajemy tutaj, on miał taki ślad, by go ktoś uderzył. To moi chłopcy, moje dzieciaki stwierdziły, że pewno znowu się gdzieś przewrócił. No tak. Jak jeszcze nawiążę do tego Wojtka Cejrowskiego, bo tak gdzieś tak. On dużo się właśnie o Stanach Zjednoczonych wypowiada i też on się śmiał w jednym z programów, że prezydent Biden jest jedyną osobą, która się przewraca idąc po schodach do samolotu do góry, a nie w dół. Także no, to też było gdzieś tam. No to właśnie, to jest tak by się myślało, że w dół to raczej by mu się szybciej noga pośliznęła, a nie, jednak nie. Także tak, ale dobrze, już skomentowaliśmy mniej więcej tą jego wizytę, jaki był sens, ale
Zostały też tam pewne deklaracje zapowiedziane, jeśli chodzi o tą wizytę. Prezydent Biden powiedział, że obiecuje 500 milionów dolarów na pomoc Ukrainie, a na pomoc, jeśli chodzi o uzbrojenie tego kraju, no bo trwa cały czas konflikt, nie używam pewnych słów, bo są wrażliwe na YouTubie. Poza tym dobrze jeszcze nie minął jakiś czas, jak Biden wrócił do Stanów Zjednoczonych i już zaczął zwiększać tą kwotę, mówiąc o 2 miliardach dolarów. Dlatego no, jestem tym też tak trochę zdziwiony, jak w ogóle Amerykanie też reagują na to, no bo to jest pieniądz podatnika, rząd nie ma swoich pieniędzy. Dokładnie, powiem ci szczerze, że właśnie na ten temat też mi się obiło o uszy, widziałam nawet kilka jakichś tam informacji na ten temat, ludzi nawet robiących Amerykanów TikToki na ten temat, nie to żeby TikTok był jakąś, wiecie, platformą, na której się można tam opierać, aczkolwiek ogólnie nastroje nie są, ludzie nie są za happy, bo mamy tu naprawdę duże, wysokie podatki i było jedna osoba tam, jedna dziewczyna, jej nawet TikTok chyba poszedł tam dosyć bardzo viral, stwierdziła, że ja mieszkam w Ohio, tutaj taka stopa bezrobocia jest, my nie mamy czystej wody, a będziemy wydawać 500 milionów dolarów na kogoś, żeby się mieszać, nie? Także mówi, niech ktoś mi powie, czy to ja tylko tak myślę, czy mi się wydaje, że coś jest nie okej z tym całym, z tą całą pomocą. Czemu nam się najpierw nie pomaga jako Amerykanom? Stopa bezrobocia i w ogóle, wiesz, w Chicago to też idzie jeszcze zobaczyć, ja muszę się wybrać tam z kamerą, bo Chicago, ilość bezdomnych, koczujących na ulicach, to Chicago jak Chicago, ale jedziesz do takiego Hollywood i widzisz tam z jednej strony czerwony dywan, z drugiej strony ludzi, bo tam jest ciepło w Kalifornii, więc tam jest dobre są warunki, oni mają namioty. Widzisz w Seattle ponoć, w stanie Waszyngton, nie w stolicy, tylko w stanie Waszyngton, Seattle, tam ponoć pełno ludzi, naprawdę to są rzeczy, o których się nie mówi, ci ludzie po prostu koczują, jest tyle bezdomnych i ludziom się tutaj, jak ludzie popatrzą na to, no, my mamy również swoje potrzeby, tak jak każdy kraj, żeby ludziom pomagać tutaj, prawda? Oczywiście. Jesteśmy jakimś tam wsparciem dla Ukrainy już, ofiarowaliśmy coś tam, no ale jak idzie to właśnie z pieniędzy podatników, no i prezydent sobie wymyśla, że on będzie pomagał innym, to jest tak jak wiesz co, ale to już wchodzę na inny temat, że pewne te rzeczy typu Irak i Afganistan, no to ja rozumiem, jesteśmy ludźmi, wielka jedna rodzina, cały świat, ale nie wtrącajmy się tam, gdzie nie trzeba, za dużo. Tak ja to uważam. I tym bardziej jak idą z naszych podatników, z naszych pieniędzy idą, a ja tutaj akurat jestem, zawsze wszystkim to mówię i na moich vlogach, takim przykładem klasy średniej, gdzie nic nam się nie należy. Nawet gdybym ja teraz przestała pracować, mój mąż pracuje, a że nie pracuje za gotówkę, bądź też nie pracuje nielegalnie, tylko ma jakąś tam wypłatę, która nie jest granicą ubóstwa, nam się absolutnie nic nie należy, w sensie ja muszę płacić za dzieci, za lunche w szkole, za ubezpieczenie i to są niemałe kwoty, bo to są rzeczy, o których ja wspominałam wcześniej, że my przeznaczamy pieniądze, tak jak teraz, on się deklaruje, prezydent, że my przeznaczymy pieniądze na Ukrainę, a my tutaj, ja mam ubezpieczenie i ja jestem happy, że jak mój mąż miał operację 7 lat temu za 60 tysięcy dolarów, to ja tylko musiałam z tym ubezpieczeniem zapłacić 7 tysięcy dolarów. To masz ubezpieczenie i jeszcze musisz zapłacić. No oczywiście my musieliśmy jego operację i nogi rozłożyć na 12 miesięcy, żeby to 7 tysięcy dolarów spłacić, bo nikt nie ma tak, żeby wydać. Ale dużo ludzi ma po prostu, daje im się, a obywatelom, którzy ciężko pracują, którzy są jakąś tam klasą średnią, plus tak jak ludzie mówią, brakuje tego, brakuje środków na edukację, brakuje jakiś tam schronisk, żeby ci ludzie nie koczowali, bo tu masz Beverly Hills, a z drugiej strony masz kompletnie biedotę, prostytucję i wszystko na ulicach Hollywoodu, no to nie jest okej, okay. To nie jest okej. Okay. My powinniśmy pomagać na ile możemy, ale nie deklarować się, jeżeli sam,
jeżeli kraj, w którym mieszkamy, również potrzebuje, bo to zawsze będą ludzie potrzebować. Także, no nie wiem, no dużo, znaczy nie wiem, wiem, dużo Amerykanów nie jest za bardzo zadowolonych z tego obrotu rzeczy, bo no po prostu... Zgadza się. Jest tak jak inaczej, tak jak wiecie, no ktoś znowu na przykład powie, teraz trącę o Trumpa jeszcze jak mogę, na przykład ktoś mówił, że on na przykład przez, jak to jest możliwe, wracamy z powrotem do któregoś tam wieku, on nie pozwala emigrantom, nie, on, to nie jest, że on nie pozwala Meksykanom przechodzić tutaj, on po prostu mówi o tym, dojdź do tego, zrób to legalną drogą, tak jak ja to zrobiłam, ja przyleciałam tutaj 21 lat temu, i moim pierwszym celem, widząc tylu Polaków mieszkających tutaj nielegalnie, było, ja nie chcę nigdy tutaj mieszkać nielegalnie, jak ja się nie zaczepię o szkołę, na wizę studencką, przeboleję wpierw płacić 3 razy więcej niż obywatele za otrzymanie edukacji tutaj, to ja tutaj nie zostaję. Ale oczywiście widzi się tylko tą negatywną część, że on mówi, że on nie chce emigrantów. Nikt tego nie powiedział, Ameryka jest stworzona z emigrantów, tylko żeby każdy miał równe prawa i doszedł do tego tak jak powinien, a nie nielegalną drogą i po prostu przez to inne osoby, które płacą podatki, tutaj cierpią w jakiś tam sposób. Tak, świetnie to powiedziałaś, naprawdę bardzo mi się podobało. Jeszcze wspomniałaś tam wcześniej o Ohio. I ja też jestem uderzony tymi wydarzeniami, co tam się stało, bo się wykoleił pociąg. Dzisiaj gdzieś mi się migła jakaś informacja znowu na Facebooku, że jakiś drugi pociąg się tam wykoleił, ale nie wiem o tej drugiej sprawie na razie zbyt wiele. W tamtym przypadku była duża katastrofa, wyciekły chemikalia, znaczy... Zapaliły się. Myśmy to nawet odczuli, bo... W sensie takim śmiesznym, poczekaj, co to było, mąż chciał mi kupić tydzień temu na urodziny balony, na moje urodziny i mówi, pociąg się wykoleił, hel nie dotarł. Hel nie dotarł, mówi, że wszędzie, w całym mieście nie mają helu. W każdym razie, tam ludzie byli, to ogólnie, to nie była taka wielka informacja tutaj jak na przykład Ukraina, jak na przykład Turcja, ale było wspomniane w wiadomościach, że właśnie no coś takiego się stało, że spowodowane to ponoć było właśnie wykolejeniem się, coś było z szynami, wydaje mi się, że oni to tak mówili. W każdym razie ewakuowano całe miasteczko East Palestine, no bo związki chemiczne tych wszystkich... tam opary z tego, bo to się podpaliło, że ponoć było to, wpływa to na jakość zdrowia bądź ludzi, więc zostało to miasteczko na parę tygodni ewakuowane. Nie wiem, czy tam wszyscy chcieli się z tego wynosić, czy nie. W każdym razie, no. Tak, ludzie wyjeżdżali nawet chętnie z tego East Palestine i później nawet władze ogłosiły, że mogą wracać po 2-3 dniach i ci, którzy zdecydowali się na powrót, to dalej czuli w powietrzu jakiś taki coś dziwnego w powietrzu, bolały ich płuca, nie mogli oddychać, mieli jakieś nudności, głowa ich bolała, także no, nie są tam warunki zbyt dobre, jeśli chodzi o to miasteczko. Jestem też z tym zaskoczony, że tak się mało o tym mówi, że się więcej mówi o na przykład o wizycie prezydenta Bidena w Polsce i na Ukrainie, a nie mówiło się o tym, co się stało, jaka tragedia się stała, jeśli chodzi o to miasto. Wiesz co, u nas ogólnie, jak ja tak patrzę, to mówi się mało. Jak ja zobaczyłam 2 lata temu, że mówiło się bardzo dużo o Polsce, to wiedziałam, że coś jest na rzeczy. No i wtedy właśnie wybuchła Rosji z Ukrainą. Ale tak to ogólnie Amerykanie, jeżeli to nie jest... Afganistan, jeżeli to nie jest Irak, jeżeli to nie jest coś, co nas dotyczy, albo to jest na małą skalę, no bo jak patrzysz na jedno miasto, no to w porównaniu do wszystkiego, no to jeżeli to jest takie, wiesz, oni patrzą, wydaje mi się, pod względem wielkości zdarzenia i jeżeli to nas dotyczy, to my się w to, a jeżeli nie, no to nie. Także dlatego tak jest dużo kontrowersji, bo na przykład jak zaczynamy się mieszać, jak z Afganistanem, z Irakiem, jak zaczynamy się mieszać
teraz w Ukrainę, no to dużo ludzi już ma tego dosyć i po prostu niech te pieniążki i wszystko inne będzie spożytkowane tutaj właśnie na nas, a pomagajmy w inny sposób, jak możemy, tak? No właśnie, należałoby tym ludziom w Ohio przede wszystkim, powiedzmy, pomóc, a nie wydawać pieniądze gdzieś na zewnątrz, które mają zasilać inny kraj. Jestem tym trochę zaskoczony, tak jak mówię, że mało się o tym mówi i że no nie jest to takie gdzieś ważne, bo przecież to jest, to chodzi o Amerykanów, tak? Ja wielokrotnie też gdzieś w moich filmach, powiem szczerze, i ty też wiesz o tym, bo oglądasz moje filmy, że krytykuję Stany Zjednoczone, ale nie krytykuję obywateli. Ja zawsze powtarzałem, że Ameryka to jest na tyle wspaniały kraj, że warty jest odwiedzenia, że tam mieszkają fajni ludzie, że mamy dużą społeczność Polonii, która mieszka, samo w Chicago, które jest uważane praktycznie za polski stan. Także no, Ameryka to nie jest zły kraj. Chodzi po prostu o samą politykę. Polityka. To działania polityczne, jakie szerzy po prostu Stany Zjednoczone, o tych wszystkich konfliktach z Afganistanem, z Irakiem, wszędzie, gdzie Ameryka weszła, to po prostu zostawili zgliszcza po sobie. Tak? Tak, ja to tak zawsze powtarzam. No i to jest takie przykre, tak? Przykre. Przykre jest to też właśnie o tym, że teraz Biden był i się mówi więcej o tym, że był w Polsce i na Ukrainie, a nie mówi się o tym, że nie jest problem w East Palestine, że ludzie potrzebują pomocy, żeby im udzielić tej pomocy, tak? A nie deklarować 2 miliardy dolarów na coś, co nie dotyczy w zasadzie Amerykanów. Także no tak to jest. Mówiliśmy w ogóle jeszcze tam o finansach i tu mam gdzieś kolejne takie, powiedzmy, pytanie związane może trochę z finansami, może nie, bo jest taki wprowadzony program, jak się to mówi, zdrowotny, tak? Był wprowadzony przez prezydenta Obamę, Obamacare. Obamacare. Tak, i zawsze byłem ciekaw, jak to gdzieś tam wygląda. No powiedzmy, słuchałem jakichś opinii, ale najlepiej wiedzieć to po prostu od osoby, która mieszka w USA, tak jak ty, i której to dotyczy, no bo korzystasz z jakiejś opieki zdrowotnej. Powiedziałeś o mężu, że musieliście mimo to zapłacić tyle pieniędzy za operację nogi, co jest po prostu przerażające też. Także no, chyba wygląda na to, że ten program gdzieś no, chyba nie działa tak, jak być powinien. Ja słyszałem coś takiego, że to miało być wprowadzone dla tych osób, które nie miały gdzieś tam tego ubezpieczenia w ogóle. Tak? To tak polegało, czy nie? To znaczy tak, Obamacare jest okej dla osób właśnie, których nie stać na opiekę kompletnie i które wykazują, często właśnie używają tego programu osoby, które na przykład no, nie wykupują własnego ubezpieczenia, tylko mają to Obamacare, bo on działa najlepiej dla osób, które zarabiają najniżej bądź nie mają tego ubezpieczenia i wtedy to im się opłaca. Parę razy ja mam możliwość wzięcia Obamacare także, jeżeli nie chciałabym ubezpieczenia od pracodawcy. U mnie ta Obamacare wychodzi więcej, aniżeli moje ubezpieczenie od pracodawcy. Proszę? To jest straszne. Tak, bo ta Obamacare, jeżeli rzeczywiście byłoby takim, że okej, dla najbiedniejszych, to tak to działa. Ogólnie dla każdego, na przykład jeżeli przedsiębiorca, na przykład no nie jestem najbiedniejsza i nie mam żadnego ubezpieczenia, mam jakąś tam swoją działalność i wezmę Obamacare, no to wcale nie jest to jakieś, nie są to najniższe koszta, to nie jest dostępne do wszystkich, że tak powiem, to działa dobrze, jak ja to mówię, dla ludzi, którzy są biedni bądź biednych udają, czyli zarabiają pieniążki, a na przykład nie płacą, nie wykazują tego, bo zarabiają to jakoś przez gotówkowo, a dla osób, które są klasa średnia, wyższa, czy ogólnie osób, które chcą sobie po prostu ubezpieczenie samodzielnie wykupić, no to jest ono bardzo drogie, także to się nie opłaca. Ja dwa razy sprawdzałam Obamacare, czy się coś nie zmieni w tym przypadku i czy te stawki nie będą lepsze, aniżeli mój pracodawca
oferuje. No i niestety, no, dla nas ta Obamacare nie za bardzo działa. Rozumiem, rozumiem. Jeszcze mam takie kolejne pytanie, dosyć ciekawe, ponieważ oglądam prawie wszystkie twoje vlogi, oczywiście tam w miarę czasu też, ale w jednym z filmów wspomniałaś o takim zdarzeniu, które też było bardzo głośne w całych Stanach, o chłopaku, który został pobity, w zasadzie skatowany na śmierć. I moje pytanie jest w związku z tym, czy istnieje rasizm jako taki, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone? Ten przypadek nie był taki typowy, tak? Bo ten chłopak był czarnoskóry i on był pobity przez czarnoskórych policjantów. Także no, w zasadzie nie mogę też tego pojąć, tak? I zrozumieć, dlaczego. Ja też tego nie mogłam pojąć. Mieszkam tutaj 21 lat. Weszłam ci w zdanie. Pytanie. Chodzi o to, pytanie, jakie było tak, to? Tak, tak. No, pytanie jest takie, no, moje pytanie jest po prostu, jak mogło do tego dojść, dlaczego, no bo mówimy, no nie wiem, o rasizmie mówimy, jak ktoś prześladuje, jak nie wiem, biały prześladuje czarnego, czarny prześladuje białego, biały prześladuje Meksykanina i czarny Meksykanina, powiedzmy tak, chodzi o rasowość, o rasowość skóry. Ale teraz tak, no, kwestia jest taka, że no, w tym przypadku dlaczego do tego w ogóle mogło dojść, tak? Czemu ci policjanci byli tacy agresywni? Dla mnie było to również niepojęte. Ja wytłumaczę tobie, co powiedział mój mąż i dlaczego to się stało tak, bo na początku to ja też tego nie mogłam zrozumieć. Powiem ci od razu, że jeżeli byłby to biały chłopak, tych 5 policjantów nie zrobiłoby mu tak mocnej krzywdy, jak zrobili po prostu, no, ze skutkiem śmiertelnym, tak? Okazuje się, czego nie wiedziałam, że ponoć swoich, w sensie, ja to nazywam swoich, w sensie ciemnego, ponieważ no, rzeczywiście statystycznie, jak spojrzysz na wszystkie rabunki, inne tam jakieś przestępstwa, no duży udział mają ciemnoskórzy, tak? Więc często również, żeby ten podział był taki sprawiedliwy, tutaj w Stanach na przykład musi być jakiś procent Meksykanów, Afroamerykanów zatrudnionych na przykład do policji, do innych, na przykład na sędziów, żeby ta po prostu ta społeczność się mieszała. Co jest dobre, aczkolwiek no system gdzieś jest jeszcze w Ameryce, jeżeli chodzi właśnie o system władzy, szczególnie policjantów, gdzieś jest ten system, mogę to tak nazwać, ułomny, ponieważ wideo z bodycam, czyli z kamery na ciele tutaj, tak? Na ciele, powinno być codziennie przeglądane. To nie było robione, to nawet nie byłoby zrobione, gdyby ten chłopak po prostu nie umarł. Okazało się, że ci policjanci wcześniej byli również mieli problemy, znaczy problemy, sprzątane to było, zmiatane pod dywan, ponieważ oni tak jakby wyżywali się na swoich, wiedzieli, że na przykład jak ktoś zadzwonił, jakaś interwencja w domu, to wielu ciemnoskórych, ja oglądałam wiele wywiadów, bo to akurat to mnie tak osobiście, personalnie uderzyło, w sensie, że no moje dzieci też są ciemnoskóre, zaczną jak Dawid jeździć samochodem, on ma dłuższe włosy, no nie mówię, bo jest schludnie ubrany, oni nie są jakimiś tam, ale zawsze mamy coś takiego, czego nie powinniśmy tutaj w Stanach mieć, że na przykład jak mój mąż zostanie zatrzymany przez policję, to policja tutaj naprawdę nadużywa siły wielokrotnie, więc tym bardziej, jeżeli jest to Afroamerykanin, siedzisz cicho, pytasz się, nie robić jakichś gwałtownych ruchów, że po prostu nie wyciągną do ciebie broni. I to jest straszne. Przepraszam, że ci przerwę, bo może nie wszyscy też widzowie będą tutaj wiedzieć, bo twój mąż pochodzi z Nigerii, dlatego chciałem tutaj jeszcze dodać. Tak? I też w międzyczasie też tak się jeszcze zapytać, takie wtrącić jedno krótkie pytanko, czy ty się nie obawiasz właśnie tego, takiej reakcji agresywnej policji? No ja się właśnie tego obawiam. Tak jak się nie obawiam niczego innego, tak się obawiam tutaj policji.
Ale wytłumaczę ci jeszcze, dlaczego akurat czarni na czarnych. Więc mój mąż opisał to mi, słuchaj, tak, że ja to w jednej chwili, mi się też to w głowie nie mieściło, a w jednej chwili on mi powiedział tylko tak, pamiętasz film Roots, Korzenie, pamiętasz czasy niewolnictwa. Byli czarni, którzy pracowali na polu i zbierali bawełnę, i byli czarni, którzy pracowali dla właścicieli, służyli im w domu, i oni się czuli o wiele lepiej niż ci zbierający bawełnę. Mój mąż mi to powiedział, że oni jak master, czyli jak pan był chory, to oni mówili, używali nawet takiego słowa, w filmach to jest, jesteśmy chorzy panie, czyli ten niewolnik, on się wczuwał, on tak kochał swojego pana, bo to jest to, co on, wiele z nich się urodziło w niewolnictwie, więc patrząc na osoby, które robią, zbierają bawełnę na polach, a ta osoba, która już ma status, bo chociaż jest ciemnoskóra, ona służy białemu panu w domu, ja powiedziałam, że po prostu ci niewolnicy, którzy służyli białym panom, oni się czuli o wiele lepsi, oni się czuli prawie tak jak biali, nie widzieli tego koloru, bo oni pracowali w domu dla panów, a nie na przykład na polu zbierając tą bawełnę. Więc oni mieli dużo więcej przywilejów, czasami nawet edukację ten właściciel im zapewniał, więc oni się czuli o wiele lepiej i oni pomimo, że mieli taki sam kolor skóry jak ci pracujący na polu, oni się nie czuli, że oni są jednym, że oni się czuli o wiele lepiej. W sensie, że tak jak biali, oni się modlili, żeby się pan czasami nie rozchorował, bo po prostu co się stanie, jak master umrze. Tak, dla mnie to było też niepojęte, bo jak można, jak to się mówi, swój swojego, ale tak niestety było. Czyli to się z tego wywodzi, nie? To się z tego wywodzi i tak samo wiele osób mówi, że to, że właśnie tych pięciu policjantów użyło więcej siły, aniżeli w ogóle powinni użyć w przypadku tego chłopaka, oni nie widzieli tego koloru, oni się czuli lepsi niż on, oni się czuli jak po prostu uprzywilejowani policjanci i tym bardziej to boli, mówił to w przemówieniach taki aktywista Al Sharpton, tym bardziej to boli, bo w Memphis, gdzie Martin Luther King walczył za te prawa, żeby oni nie musieli siedzieć na tyłach autobusu, oni by nawet nie mieli tego prawa pracować jako czarni policjanci, gdyby nie Martin Luther King. A oni go po prostu zlinczowali. Więc dlatego ta sprawa jest taka po prostu tutaj kontrowersyjna. I ja się też pytam, gdzie jest BLM? Gdzie jest ten ruch Black Lives Matter? No tak, bo wtedy teraz, jak tamte teraz, tak, jak George'a Floyda, biały policjant nacisnął mu na kark, przydusił go nogą, to wtedy transparenty, wszystko się działo. To jest, nawet widziałam wypowiedź takiego jednego ciemnoskórego i on mówi, gdzie są, to jest, on o swoich powiedział, to co, jednego chłopaka życie nie jest ważne tylko dlatego, że pięciu policjantów nie było białych? Mówi, wychodźcie i też walczcie o te prawa. Walczcie o to, że na przykład szósty czy siódmy policjant nie zostali zwolnieni, bo byli biali, tylko tych pięciu. Też macie pole do popisów. Gdzie teraz jest ten ruch Black Lives Matter? Tylko dlatego, że to jest hipokryzja, bo jeżeli nieważne, czy tak, powinni chociaż walczyć o te prawa, żeby może wszyscy razem, bo tam byli biali policjanci i biali pielęgniarze, którzy przyjechali na miejsce i nikt nic nie zrobił. Tam było bardzo wiele, wydaje mi się, że jak się zacznie proces, bo proces zaczyna się 1 maja, ja będę to śledziła, wydaje mi się, że tam więcej osób poleci i tak powinno być, bo tam wiele, wiele po prostu rzeczy się stało takich, gdzie przyjechała karetka, w ogóle go nie zdiagnozowali, oni sobie stali, gadali, takie różne tam, po prostu on mówił, że nie może oddychać, po 20 minutach go karetka zabrała, no to
tak zwany superintendent, nie wiem jak to się mówi, superintendent, czy po prostu lieutenant, nie, z karetki, jakby taki team lead tych całych tych pielęgniarzy, ona w ogóle nie wyszła, też ciemnoskóra. Oni też stracili ponoć posady, czy dostali upomnienie. Ona nawet nie wyszła z tej karetki, po 20 minutach go w końcu zabrali, no i zmarł w szpitalu po dwóch dniach bodajże, czy trzech. Także to jest tragedia, no. Przykro słuchać o takich wydarzeniach. Nie wiem, co w zasadzie jeszcze dodać w tej kwestii, tak, no. Nie, ja ci powiem tylko, że dobrze, że w Memphis, gdzie jest wysoka przestępczość właśnie ze strony Afroamerykanów, dobrze, że może ten chłopak uciekał w stronę domu, ale wiedział, gdzie jest kamera, słyszałam takie opinie, na supie, bo oni w pewnym momencie, oni wyłączyli te kamery, jak go tam obkładali tak porządnie, że złamali mu kark. I tylko kamera ze strony pod latarnią, gdzie go z drugiej strony to zarejestrowała. Także. No a okazuje się jeszcze tak na marginesie, że chyba 4 z 5 tych policjantów mieli właśnie takie różne oskarżenia, ale ponieważ nie doszło do śmierci wcześniej, a parę dni przed albo parę dni po tym incydencie ktoś też dzwonił na policję zgłosić zażalenie, że po prostu przyłożyli mu z niczego. Oni po prostu, ja nie wiem, oni się chcieli wyżyć, nie wiem. To jest właśnie to, że zatrudniając policjantów z różnych kultur, żeby było sprawiedliwie, ja nie wiem, czy oni mieli w ogóle jakieś sprawdzane kwalifikacje, bo tam się okazuje, że i od koledżu poprzez pierwsze ich jakieś tam prace, że mieli problemy z prawem. No to po prostu kryminaliści zostali zatrudnieni na policjantów, no ale w mundurze dobrze wyglądali. Trochę gorzej, jak już zrobili im zdjęcia na przesłuchaniu. Tak, dobrze. To były naprawdę tragiczne wydarzenia, o których opowiadałaś. No, miejmy nadzieję, że do tego nie będzie dochodzić, chociaż ciężko w to uwierzyć i myślę, że no, sytuacje będą się powtarzać raczej raz na jakiś czas, bo nie wiem, no, tak po prostu gdzieś myślę. Nie wiem, czy ty też tak masz takie wrażenie? No, mam takie wrażenie. Ja ci powiem tak, jak się nie boję raczej, no wiadomo, no schodzą przypadki po ludziach, w drewnianym kościele może ci cegła na głowę spaść, jak ma spaść, ale tak jak się tego, powiem ci, że z racji tego, że raz jak kogoś widzisz, piszesz niestety, ja się boję, jak Dawid mój zacznie samodzielnie jeździć, ja się boję, bo ja wiem, że on zostanie zatrzymany, czy to za prędkość, czy to za to, czy to za tamto. Tutaj były różne spekulacje, że tam na przykład on mógł nie uciekać. Ja myślę, że on trafił na taką bandę, że jego los, czy by uciekał, czy nie był przesądzony. Także tu chłopak nic nie zrobił, nawet jest zarejestrowane, że mówił, że ale za co mnie zatrzymujecie? Oni nigdy mu nie dali żadnego powodu. Sprawdzili kamery w całym Memphis, on nie jechał wcale szybko. Także ja się boję takich sytuacji, gdzie mój syn na przykład za nic zostanie zatrzymany, albo zrobi coś i zostanie zatrzymany i na przykład no nie wiem, no nie odezwie się tak jak trzeba, tak? No nie wiem, nie mam pojęcia. No, takie rzeczy nie powinny być absolutnie. Ja się nie powinnam o takie rzeczy bać, a no niestety. No, a jednak jest inaczej, nie? No właśnie. Dobrze, tak. A teraz tak już takie ostatnie jakieś pytanie podsumowujące, bo mieszkasz już ponad 20 lat w Stanach Zjednoczonych, no i jak to wygląda z twojej perspektywy, czy to jest dalej taki American Dream, jak się to mówi, amerykański sen, żeby przyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, czy to są te same Stany, które były jak przyjechałaś 20 parę lat temu, jak wiele się zmieniło od tamtej pory, czy nie wiem, doradziłabyś teraz komuś, kto nie ma jakichś perspektyw na życie w Polsce, żeby przyjechać do USA, czy też nie? No i ja powiem sobie tak, no ja uważam, że to nie jest oczywiście już ta Ameryka, co była. Ja nie jestem z tych ludzi, co o nie przyjeżdżaj, bo te, jak ktoś ma marzenie i chce przyjechać, nie przyjedzie.
nawet jak ja już przyleciałam 21 lat temu, to już nie była ta Ameryka mlekiem i miodem płynąca, co w latach wojny, kiedy ludzie emigrowali z Polski, czy w ogóle z Irlandii, w ogóle z Europy, duży napływ był Europejczyków. To wtedy naprawdę za $100 można było w Polsce wykupić pół wioski, tak? To już nie jest to, to już nie było to, jak ja przyjechałam, a mimo wszystko było lepiej, tak? Lepiej w sensie, no ta Ameryka, no tak mi się marzyło tutaj przylecieć, nie za wszelką cenę, nie na siłę, w sensie, znaczy na siłę chciałam przyjechać, ale później sobie pomyślałam, że nie, ja jeżeli ja tutaj nie znajdę sposobu, jak zostać legalnie, jak te papiery uzyskać, no to ja po prostu nie będę siedziała na czarno, żeby w razie czego, jak się stanie coś w Polsce, ja nie mogę nawet przyjechać i odwiedzić, bo mam zabronione wjechać z powrotem. Także ja ci powiem, że u nas to było tak, myśmy się powolutku wszystkiego dorabiali, ale ta Ameryka z roku na rok nie jest już taka, jak była kiedyś. Nie jest taka, jak była kiedyś. Ja w ogóle mam takie wrażenie, patrząc na to, ten stosunkowo młody kraj, że te 300-400 lat, ta Ameryka, ona się tak, wiesz co, bardzo mocno wybiła. Wszystko tu było takie och, ach, ale w pewnym momencie, już te właśnie lata 90., 2000 rok, to w Polsce właśnie, w Europie, ten postęp jest bardzo wysoki, a tutaj się to wszystko tak spasowało. Po prostu zastopowało, tak? Wy w Polsce, w Europie macie wszystko, co my tutaj mamy. Nawet może i więcej. Nie mówię, bo wszystko jest. Tutaj w Polsce jest po prostu troszeczkę drożej w porównaniu, czy tam dużo drożej w porównaniu do Ameryki. Ale jeżeli chodzi o jakiś taki postęp... Przepraszam cię jeszcze raz, możesz to powtórzyć. W Polsce jest troszkę drożej, tak? No, drożej. Jak powiedziałeś, w Polsce jest troszkę drożej. No, drożej jest. Naprawdę? Znaczy drożej w porównaniu do waszych... Znaczy w porównaniu do zarobków uważam, że jest drogo żyć w Polsce. A, w tym sensie mówisz, tak? Tak. No, chciałem to po prostu nam bieżąco sprostować. Tak? Okej, okay, no nie, nie, spoko. Nie, ale no są pewne rzeczy, które na przykład, no tutaj mamy ciuchy tanie, wszystkie te, wiecie, samochody są jeszcze mimo wszystko tańsze. Teraz po COVID-zie to chyba... COVID, znowu powiedziałem coś, nie, to nawet nie. Nic nie szkodzi. Teraz po tej całej sytuacji, ostatnie 2-3 lata i ekonomii, no to wszędzie jest drogo, ale ogólnie zawsze elektronika, takie rzeczy były dużo droższe w Polsce i nadal ponoć są. No i to już nie jest tak, że ja przyjadę, wiesz, i za $100 to oh my god, tyle wykupię, nie. Ja tu czasami więcej kupię jak w Polsce, ale o co chodzi? Ogólnie no ta Ameryka już nie jest taka, jak była kiedyś, i ten postęp, te technika, to tak wszystko tak zastopowało właśnie, wydaje mi się, że zastopowało, chociaż no muszę powiedzieć, nadal jeżeli chodzi o medycynę, jest bardzo drogo, ale no jedni z lepszych lekarzy, opieka zdrowia, w sensie takim, że jest rozwinięta ta medycyna. Tak, ta medycyna jest taka rozwinięta na bardzo wysokim poziomie, ale no jest też bardzo, bardzo droga, tak? Bo wszędzie, gdziekolwiek, gdzieś jakieś tam, wiesz, przeszczepy, nie przeszczepy, jakieś SMA, jakieś inne, no to wszyscy okej, do Stanów, to na protonową jakąś tam metodę leczenia raka, na to, to już jest w Polsce też, ale chodzi mi o to, że jeszcze takie pewne rzeczy typu no, opieka medyczna jest bardzo droga, ale są tu rzeczy, gdzie no, wydaje mi się, że jesteśmy troszeczkę do przodu, ale wszystko inne, sieć komunikacji miejskiej i w ogóle, ponieważ tu wszyscy mają samochody, to tutaj po prostu kuleje, stare pociągi, stare jakieś tam autobusy, no. Także no to troszeczkę inaczej wygląda. No. Także jak ktoś chce, ja nigdy nie mówię nie przyjeżdża, jak ma jeszcze takie marzenie, ale czy będzie mu się tutaj lepiej żyło aniżeli w Europie? No to już nie są te czasy. Wydaje mi się, że nie, zależy.
zależy na pewno pierwsze parę lat dla każdego. No jest jakieś tam, wiadomo, no chyba, że ktoś przychodzi na gotowe i wygra w totolotka, czy tam w co, no nie wiem, ale wszędzie są jakieś tam, wszędzie są jakieś... Wszędzie są trudności, a tym bardziej teraz tutaj, no znam osobę, która przyleciała parę miesięcy temu, zrezygnowała, wróciła z powrotem, no bo pomimo, że zdawała sobie sprawę, że o, Ameryka to jest to, co ona chce, jak zobaczyła, że ona musi się od wszystkiego, musi się do wszystkiego dorabiać, że tu dolary se tak nie wiszą na drzewa, tak, to że urlopu nie ma tyle, ile jest w Europie, no to stwierdziła, że nie, że jednak od zera ponad 40 jak ma, to ona nie będzie tego. Ja mówię, słuchaj, ja cię nie chciałam absolutnie odciągać od twoich tych, ale wiesz, no po prostu trzeba liczyć siły na zamiary. O. Dokładnie. No nic, Kasia, to myślę, że to były wszystkie pytania, które w dniu dzisiejszym chciałem ci zadać. Ja ci dziękuję bardzo. Jestem bardzo ucieszony, że miałem okazję się spotkać z tobą, że moi widzowie mieli okazję obejrzeć ten wywiad. Wszystkim zawsze będę polecał kanał na YouTubie Polska Mama w USA, także wpadajcie do Kasi. Dziękuję. Na kanał. A ja polecam twój zawsze, także bardzo, dziękuję. Bardzo fajnie czasami się pośmiać. Z shortów polityczne to wiesz, ale polityczne też słucham, ale shorty też fajnie ci wychodzą. Także, dzięki także, i wszystko inne, także bardzo fajnie, bardzo ciekawe. Aha. Ciekawie się rozwija twój kanał również. Także. No, rozwija się od jakiegoś czasu trochę lepiej, także, tak. Także dobrze, ja się też cieszę. Jeszcze raz zachęcam wszystkich, żeby oglądali też u ciebie vlogi, bo masz fajne takie lifestyle'owe, z życia wzięte. Ja ci zazdroszczę tego vlogowania takiego rodzinnego, bo też bym chciał takie robić. Dzisiaj mieliśmy okazję za mną, bo jest weekend, jak to nagrywamy teraz. Aha. No to miałem okazję robić takiego vloga, który pojawi się tam w najbliższym czasie też. Nagrywałem przez weekend. No i inaczej będzie, bo Anna jest w ciąży, jak urodzi dziecko też, tak? To wtedy tak. Też inaczej to życie się zmieni i na inne będą mógł robić też filmy, tak? Także no. Tak. No tak to jest, słuchaj. No nic, to dziękuję. Na pewno będzie fajny content, czy taki i... Ja myślę, że twoi widzowie też będą cię oglądać dlatego, a nie tylko, że politykę czy jakieś tam. Wiadomo, no ja czasami też poruszę coś, bo ktoś mnie o coś prosi na kanale, ale po prostu nie to, że się staram. Ja jestem taka, że mówię to, co myślę, także to nie jest o to, nie chodzi, że ja nie chcę dyskutować polityki. Ja po prostu za bardzo wolę się, słuchaj, żeby nie ładować tą głowę. Ja mam trójkę dzieciaków, jakieś tutaj, ja mówię tak, dopóki mi bomba na łeb nie leci, to nie będę, wiesz, żyjemy w takim świecie, gdzie jakbym ja miała wszystko chłonąć i jeszcze w sumie sama jestem, bo i z mężem, w sensie nie mamy tutaj żadnej rodziny, jakiegoś takiego wsparcia, tego tutaj właśnie bardzo brakuje, jeżeli bym miała komuś coś powiedzieć, taki właśnie wsparcie, bo Amerykanie nie są, do opiekunki, do dziecka się daje dziecko i decyd, nawet tak. Babcie, dziadkowie, oni przyjeżdżą raz na jakiś czas, jak się zjawią raz na tydzień, to o wow, bo generalnie są na Florydzie albo gdzieś tam indziej mieszkają, także my nie mamy takiego tutaj, takiego wsparcia, więc ja jakbym miała jeszcze, wiesz co, tak dawać sobie w głowę o tej polityce, oglądać ile tu w Chicago codziennie są jakieś szczelaniny, to ja bym po prostu osiwiała cała i depresja, ja nie mogę sobie pozwolić na to, więc czasami tylko... Większe wydarzenia, bądź właśnie no tą Ukrainę, to trzęsienie ziemi, ja to śledzę wszystko, w sensie zajrzę co 2-3 dni, nie jesteś w stanie nawet jak nie oglądasz telewizji, bo po prostu no internet
telefon, tak, wszystko dokładnie. Ci to pokazuje, podsuwa jakieś tam wiadomości, no to się przeczyta, ale no ja jestem z tych, co nie staram się na dzień dzisiejszy, im jestem starsza, tym widzę, że nie staram się rozdwajać włosa na dwoje, po prostu zajmować się nie wiadomo wszystkim, bo no bo raz, że nie masz na to czasu, dwa, że po prostu no dla twojego, dla mentalnej psychiki, dla twojego zdrowia psychicznego jest lepiej, że się po prostu czasami człowiek, aż do czasu, kiedy ktoś mi coś powie, o Kaśka, słyszałaś o tym Polaku, co wystrzelał swoją rodzinę w New Jersey 2 tygodnie temu, no to wtedy dopiero na przykład wezmę i coś na ten temat ogarnę, no bo tak to bym... Tutaj co chwilę się coś dzieje, żeby po prostu... To jest bardzo dobre takie podejście, żeby sobie nie przybierać do głowy, też nie oglądać telewizji, ja w telewizji tylko sport oglądam, bo nie chcę się, że tak powiem, mieć też wielkiej głowy. Ja nie mam za dużo czasu, ja już jako obejrzę twoje vlogi, paru innych osób, to już cały dzień zajęty. Dokładnie. Teraz właśnie... tak, teraz właśnie to bardziej ten internet, dużo osób zaczęło właśnie tworzyć na internecie i to w czasie właśnie tego wirusa Parowy. Całego, także tak, tak. No. Dokładnie, no to nic, dzięki Kasia w takim razie za wywiad, pozdrawiam twoich widzów, moich dziękuję widzów. Bardzo, ja również pozdrawiam zobaczenia. Ciebie, twoich widzów i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Do bye. Zobaczenia, pa, pa. Live. Idzie na żywotko, zobaczę, żeby to nie szło faktycznie na żywo. A można teraz obrócić, tak? Nie, pisze mi tak. Więc jestem ciekawa, jak się nagra, ale to masz, wiesz, minutę, dwie, to zobaczysz, jak to ci to wyjdzie. Muszę mi zrobić na jutro, bo wyglądam jak diabeł. No, nie przejmuj się. Ktoś mi napisał, a tak przepraszam, to pani se maluje, czy to są pani woski? Ja mówię, maluję. Dobrze, ale to czy mogę spytać, czy po jakąś chorobę, czy czemu, że pani... Ja mówię, nie, po prostu włosy mi za bardzo nie rosną na piach. Cicho! Bo ja nagrywam! Aha, okay? Dobrze. No, jakoś to zrobię tak, żeby było fajnie. A teraz tak, czy te pytania, które tam wtedy ci wysłałem, to są okej, czy nie? Tak, absolutnie, tak? No. I wiesz, takie niektóre pogadanki nasze to możesz wrzucić, bo czemu nie? Ja tam lubię, jestem za naturalny. Dobrze, przepana, tylko mi skrzypi, lubię ten fotel, ale mi tak skrzypi ten fotel, kurde. Nie mogę się ruszać. Dobra, no to nic, to zacząć już, tak? Tak. I, jakie to skutki, kurczę. Myślisz, to nie wiem właśnie. Dobrze, no spokojnie, dzięki. To ostatnie mam to pytanie jeszcze, tak? To w takim razie łyknij sobie. Się wszystko później powiedzieć. Luźnim, bo uśnim. Herbaty mam tylko. Jasne. Nie wyłączaj jeszcze, poczekaj. Nie, okej, okay, nie, no to, to ja to wycnę później, nie? Ja. No, wycnę. Tak. Dzięki w takim razie, bo to było takie, wiesz, żeby było pod YouTube, nie? Nie, pod YouTube. Zakończenie. Fajnie, tam pierdolę, nie solę, jak o tym balonie nie składnie i wiesz, jakieś inne te, to mnie powycinaj, bo wiesz, jak to w sumie nic nie wniosłam do tematu, jak o bidonie wniosłam do tematu, to dawaj, jak coś nie tego... O bidonie będzie, będzie wszystko, będzie o bidonie, o balonie. To nie będzie dobrze. O bidonie, o balonie. Super, myślę, że super wyszło. No. Dobra, no to nic, to dzięki w takim razie i co, live się zapiszę gdzieś tam w odchłaniach YouTube'a, pobiorę go i będę... W odchłaniach YouTube'a. Dokładnie tak. Pani Kasia, wyczuła. U ciebie jest godzina, jest teraz? U mnie jest 9:44. 21. Ona śpi już czy nie śpi? Tak, ona śpi już, no. Ojej, już, no. Ale jestem w drugim pokoju w salonie, także tutaj jest. Okay. No dobra. Dobra, super wyszło. No to dzięki fajnie bardzo. Fajnie, że się zgadaliśmy i ten będziemy w kontakcie. No. To miłego dnia tam ci życzę. Będziemy. No tak, u nas środek dnia. Dopiero 13 chyba. Dokładnie. Tak? 13. No tak, dobra, no. To wyłącz się, czy jak to tam, czy ja muszę. Ja to dam zakończyć w takim razie. No. Dzięki. To na razie. Bye bye. Na razie. Pa, pa.